Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ty jesteś Piotr, opoka. To sformułowanie Pana Jezusa rozumiemy dosłownie. Jezus mówi do Piotra, ty jesteś skałą, na której zostanie zbudowany kościół. Dom, który jest zbudowany na piasku, się nie ostoi, a dom na skale będzie stał wiecznie. Tymczasem jednak powiedzieć do kogoś, jesteś skałą, to tak jakby powiedzieć do niego, jesteś kamieniem, jesteś twardy, nieczuły, jesteś niewrażliwy. Tak powiedzieć o Piotrze to chyba niemożliwe, dlatego że Piotr był chyba prawdziwym wrażliwcem. Coś tu się więc chyba nie zgadza. A może bardzo się zgadza, bo kiedy Jezus mówi o budowaniu domu na skalę, to mówi o tym, że trzeba wpierw wykopać w tej skale głębokie fundamenty. I chyba Piotr właśnie to zrobił. Stał się skałą z bardzo głębokimi fundamentami. Taką skałą, która jest wydrążona. Skałę drąży czas. Skałę potrafi pokonać kropla wody, ale ta kropla wody musi padać na tą skałę przez tysiąclecia, kropla po kropli. Skała jest do pokonania. Skała w gruncie rzeczy jest bardzo krucha. Jeśli by ją uderzyć, to się rozpada. Ale jednocześnie skała to wielka moc, wielka siła. Tak się składa w życiu, że ci, którzy mają największe zadania, największe zajęcia, największe misje, są jednocześnie największymi wrażliwcami, najdelikatniejszymi ludźmi. Widać to po papieżach naszych czasów, Janie Pawle, Benedykcie, Franciszku. Widać to po tych mądrych kapłanach, którzy nam towarzyszą. Sami wrażliwcy, podatni na skruszenie, a jednocześnie skały, na których bardzo wielu potrafi się oprzeć. Do zobaczenia jutro.